Enzo, czy ty wiesz, która jest godzina? Moi drodzy, zaczynamy dzień. Generalnie miałam wstać o 5, ale ten mały szkodnik, ej, zostaw to, wstał o 4. Tak jak nigdy nie wstaje w ostatnim czasie, tak dzisiaj postanowił wstać o 4. Także życzcie nam powodzenia. Ready to go? Yes. Yes? I don't see the enthusiasm. I'm already tired, so... Gigi jest zmęczony przez to, jak wyglądał nasz poranek w sumie. On poszedł spać około 2, bo się jeszcze pakował, bo wrócił z pracy o 23. I na lotnisko jedziemy transportem publicznym, czy jak to się nazywa, chyba tak. I czeka nas podróż 3 pociągami i 1 autobusem i później jeszcze samolotem. I moja siostra będzie nas odbierać z lotniska, ale generalnie mamy dzisiaj taki trochę, myślę, że bardziej dla Enzo ciężki dzień, co może sprawić też, że będzie dla nas ciężki dzień. A postanowiliśmy użyć komunikacji miejskiej czy transportu publicznego, zwał jak zwał, ze względu na to, że po prostu parking na lotnisku nie jest zbyt wart swojej ceny. I drugi powód jest taki, że gdybyśmy mieli zostawić gdzieś indziej w jakimś niesprawdzonym miejscu, to też byśmy nie spali spokojnie. Więc po prostu myślę, że to jest takie bezstresowe rozwiązanie i też Gigi nie lubi jeździć w dużych miastach autem, bo jest to stresujące, w szczególności jak się nie zna miasta. Dlatego musimy w sumie wychodzić, bo jest 8.12, a za 19 minut jest pociąg u nas tutaj, więc mamy minutę pieszo, ale musimy jeszcze kupić bilety i zabrać te 2 walizki, plecaki, Enzo i no i to w sumie tyle. Tylko że u nas na dworcu nie ma windy, więc musimy wszystko sobie cały czas radzić sami, więc to jest bardziej wyzwanie niż jakby sama podróż. No, także zbieramy się i idziemy, bo nie chcemy się spóźnić. A i w ogóle dostałam właśnie SMS-a, że nasz lot jest opóźniony, ale stwierdziliśmy, że i tak pojedziemy tak jak planowaliśmy, ze względu na to, że może my po drodze będziemy mieć jakieś opóźnienia, więc po prostu lepiej mieć tą, wiecie, ten czas nadwyżki. Także idziemy? Idziemy do domu. W ogóle te 2 plecaki zamówiłam na Zalando i zamówiłam je 2 tygodnie temu i tydzień czekałam, żeby wysłali i już się stresowałam, że nam nie dojdą i że nie będziemy mieli jakby w czym wziąć bagaż podręczny, ale na szczęście doszły. Wysłali po tygodniu i doszło w jeden dzień, także całe szczęście, bo nie wiem, jakbyśmy się inaczej spakowali ze względu na to, że właśnie nasze jakby nasze plecaki, których wcześniej używaliśmy jako bagaż podręczny, już się nie nadają do użytku, więc po prostu stwierdziliśmy, że zamówimy. No i bardzo się stresowałam, że nie dojdą, ale są, także bardzo się z tego powodu cieszę. Nie uwierzycie, co się stało. A więc nasz pociąg przyjechał i wyszła gromada dzieci i nie wiem jakim cudem nagle nam zamknęli drzwi i krzyknęłam do tego. Jest konduktor? Krzyknęłam do konduktora, że przepraszam, że jeszcze byśmy chcieli wejść. Mi tu, jesteśmy w szoku. No, krzyknęłam do niego, żebyśmy jeszcze chcieli wejść, a on nam pokazał, że mamy się odsunąć. Kliknęliśmy guzik i on odjechał. Czajcie to? Nigdy mi się nic takiego nie przydarzyło, nawet w Polsce. Belgia. W ogóle bilet na pociąg, gdzie to jest jakieś 7 minut drogi, kosztuje 5 euro. Bardzo dużo. Kiedyś kosztowały... Halo? Kiedyś kosztowały 3,90. Także inflacja, Enzo. Za co my tu mamy nie dla ciebie? Z życia matki w drodze. Także Enzo dostaje właśnie słoiczek. Jesteśmy... Udało nam się dojechać do Bredy w końcu. No, poczekaliśmy godzinę na ten pociąg do Rosendala. I dojechaliśmy do tej Bredy. Kupiliśmy bilety w Rosendalu już do samego lotniska. Udało nam się, tak, że jakby w tym bilecie jest bilet na 2 pociągi i na autobus dla nas dwóch i zapłaciliśmy 43 euro za 2 osoby, bo dzieci do 3 roku życia jadą za darmo, więc 43 euro w 2 osoby w jedną stronę. I teraz czekamy na następny do Eindhoven już, do Eindhoven Central. O, zniknęło opóźnienie. Dosłownie przed chwilą było.
jest nadal. 5 minut jest opóźniony, także mamy chyba 28 minut tak, w całości. No Enzo już nam trochę wariuje, ale to normalne. Dawaj. Ja coś czuję, że tu zaraz będzie jakaś katastrofa. Katastrofa czy katastrofa? Karmienie dziecka jakimiś pomarańczowymi rzeczami w drodze jest najbardziej stresującym karmieniem w historii. Zatrzymaliśmy się w Burger Kingu na stacji w Eindhoven, w sensie na dworcu, bo stwierdziliśmy, że później nie chce nam się nigdzie latać, a tutaj już mieliśmy pod nosem, także jemy i idziemy na autobus. Czekamy teraz na numer gate'u. Będzie dopiero chyba za pół godziny, a już czekamy tak z godzinę, także trochę się naczekamy. I co? I strasznie jesteśmy zmęczeni. Mnie tak oczy szczypią, są tak suche. A Enzo za chwilę robi tutaj ładną operę. Waiting? Gigi przyszedł do mnie, bo mam miejsce obok siebie wolne. Jezu jest szczęśliwy od kiedy wystartowaliśmy. Jesteśmy już w Gdańsku i czekamy na moją siostrę. Będzie za jakieś 12 minut. I będziemy jechać na małe zakupy, bo w sumie nie braliśmy żadnych płynów ani nic takiego, pampersów też tylko kilka wzięliśmy, więc musimy się ubezpieczyć w rzeczy dla dzieci w sumie. I w ogóle tutaj czujemy takie inną atmosferę, inne powietrze, wszystko jest inne, lepsze dla nas. Nie wiem, zupełnie inna atmosfera. To aż mi się łezka w oku zaczęła kręcić, jak już tak zaczęliśmy lądować i widziałam Polskę z góry. To się tak wydaje, że życie, wiecie. Na imigracji jest spoko, ale się tęskni za własnym krajem mimo wszystko. You also miss Romania? Yeah. No. Dlatego to wcale nie jest tak kolorowo, jakby się mogło wydawać. Wystartowaliśmy i okay. I popłakał, nie że płakał, on wrzeszczał. Minta jest z warzywami. W życiu nie widziałam takich słoiczków. Surprise! He's not dangerous? Enzo już śpi. Jesteśmy już u mojej siostry. Zrobiliśmy małe zakupki, zanim przyjechaliśmy. Już zdążyliśmy zjeść kolację i trochę się stresujemy pieskiem, bo my normalnie nie mamy styczności z psem i nie wiemy, jak Enzo się zachowuje, ale wydaje nam się, że może być tak, że po prostu za mocno pociągnie i piesek może się rozzłościć. Dlatego na razie próbujemy tak, wiecie, z dystansem. Enzo już był bardzo zmęczony, więc chciałam go położyć spać, ale wiadomo, ciekawskie jajo, więc było ciężko. I teraz co, jak słyszycie, są śmiechy w tle, więc ja do nich idę. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak było, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Kliknijcie subskrypcję, jeśli podoba wam się mój kanał. I mam nadzieję, że widzę was w następnym odcinku. Pa!